Dla miłości wielu z nas zrobi wszystko, piłkarze nie są wyjątkiem od tej reguły. W najważniejszym dniu ich wspólnego życia nie żałowali ani grosza. Jak wyglądały śluby polskich piłkarzy? Robert i Anna Lewandowscy zorganizowali uroczystość jak z bajki. Co z pozostałymi gwiazdami polskiej kadry? Zobacz zdjęcia z uroczystości, spis treści. Śluby reprezentantów Polski. Żony piłkarzy wyglądały obłędnie, tak wyglądał ślub Roberta i Anny Lewandowskich. Greckie wesele Mariny i Wojciecha Szczęsnego, Krzysztof Piątek poślubił prawniczkę. Zobacz zdjęcia ze ślubów polskich piłkarzy w galerii, śluby reprezentantów Polski. Żony piłkarzy wyglądały obłędnie. Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Jednymi z najchętniej komentowanych ślubów są te zawierane przez gwiazdy polskiego show biznesu, ale media coraz chętniej rozpisują się także o ślubach sportowców. Tak wyglądał ślub Roberta i Anny Lewandowskich. Niemal równo 11 lat temu, 22 czerwca 2013 roku, odbył się głośny ślub kapitana naszej reprezentacji Roberta Lewandowskiego z Anną Stachurską. Najpopularniejsza para sportowców w Polsce powiedziała sobie tak w kościele św. Anny w Serocku. Niemiecki tabloid Bild podawał wówczas, że ślub Lewandowskich kosztował blisko 250 tysięcy euro. Nie jest tajemnicą, że gwiazdy polskiej piłki nożnej są sowicie wynagradzane. Patrząc na zdjęcia z ceremonii zaślubin, można stwierdzić, że piłkarze nie oszczędzają na organizacji najważniejszego dnia w życiu. Pięciogwiazdkowe obiekty, suto zastawione stoły, zjawiskowe kreacje, tak wyglądały śluby polskich piłkarzy. Greckie wesele Mariny i Wojciecha Szczęsnego, jak już jesteśmy przy wystawnych uroczystościach, to warto wspomnieć M. Inaczej. O bajecznym ślubie piosenkarki Mariny i bramkarza reprezentacji Polski, Wojciecha Szczęsnego. Para pobrała się 21 maja 2016 roku w Grecji, a konkretnie na ateńskiej Riwierze. Wszystko miało odbyć się w tajemnicy, ale do mediów i tak bardzo szybko wyciekły zdjęcia z ceremonii. Wedle życzenia państwa młodych, goście weselni byli ubrani na biało, Krzysztof Piątek poślubił prawniczkę. W 2019 roku na ślubnym kobiercu stanęli Krzysztof Piątek i jego długoletnia partnerka Paulina Procyk. Goście weselni bawili się później na zamku Joannitów w pobliżu Świebodzina. Zamkowe patio udekorowano w stylu rustic glam, całość prezentowała się bardzo efektownie. Jesteście ciekawi, jak wyglądały śluby znanych sportowców? Sprawdziliśmy, w jakich kreacjach ślubnych wystąpiły ukochane piłkarzy polskiej reprezentacji. Gdzie i kiedy odbyły się ceremonie? Zobacz zdjęcia ze ślubów polskich piłkarzy w galerii.